Co tutaj będzie pomysł? Pana robimy pompę ciepła. Klasyczną ósemkę. W klasycznym wykonaniu. To jest w TP dojście do rozdzielaczy, rozumiem. Dwa rozdzielacze, piętro i parter. Woda z cyrkulacją. Tu jeszcze będzie trzeba stacji uzdatniania, bo pan mówi, że ma twardą wodę. Dajemy akwafora uzdatniania stację. No ale jeszcze to musimy jakoś ładnie rozmyślić układ tej instalacji, bo strasznie mało miejsca tu mamy. Jaka ładna dziurka pod kątem. Prawie ładna, bo wiatr skakało. A czemu skakało? Musimy... A z tej strony wierciłeś? No, jakoś nie chciało złapać torby. No takie mówisz małe pomysły. W sensie, że drzwi są dlatego... Nieustanne, bo... Bo tu będą drzwi. Do drzwi nam może być w sumie w lewo, nie? No ale to na tej ścianie się zmieści, z tym, że nie będzie symetrycznie po prostu. Bo przeważnie jest tak, że zbiornik jest pufor po jednej stronie, CW po drugiej stronie, w środku hydrobox, a tutaj tak nie może być. Widzę, że murujesz. No, wszystko jest gotowe. Murujesz na pianę, czyli nowoczesny sposób murowania. No jasne. Tak. Bardzo fajny dom. Montujemy tutaj pompę ciepła, jak już było widać wcześniej. Ale ten dom nie ma wentylacji. To znaczy ma wentylację komin wywiewny, dwie dziury w kuchni. I będą dwie dziury na spiżarnię i na łazienkę, ale jak zwentylować to pomieszczenie? Potężny salon. No i proponujemy klientowi, żeby jednak zrobić rekuperację. Mamy na to pomysł, żeby to zrobić bez robienia wielkiego bałaganu, tym bardziej, że już tutaj sufity są na dole zrobione i wylewki na górze. Także zaproponujemy rekuperator, żeby tu było komfortowo. A to Władek. Dostałem zdjęcie, że moje zdjęcie z kubatury widziało 1000 osób. Byliśmy z Olkiem w hotelu Cianowy. Zrezygnowali, bo byliśmy zadowoleni. I co? I dostałem, że po drodze 1000 osób widziało moje zdjęcie. Ale ty jesteś na tym zdjęciu? Nie. Okej. Kubatura w Ciechanowie. Ej, zobaczcie. O, ale wrócę. Jak ci idzie, Rusman? Idzie. Nie, jeszcze przepływu nie ma. No jest przepływ wszędzie, na razie powietrze ściska. No ładnie. Leci? Czy jest jakiś fachowiec? Czy jest tu ktoś od podłogówki? To jest uczelka ucięta. Co? No zobacz, ucięta uczelka. No tak. Ścięta jest.
Zostaw tak, żeby wiadomo było, że są. Stacja Akrofor, bardzo porządna stacja z bardzo dużym złożem, stosunek jakości do ceny idealny.